Hej, Ola Koźlak, a ze mną jest prezes FEN Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jak po konferencji? Fajnie, elegancko. Nastrój bojowy, fajna konferencja, dobre emocje, także myślę, że wszyscy kibice są zadowoleni, że nikt się nie nudził na naszym panelu. Pan ma w sumie doświadczenie w każdej federacji już, w której się pan czuje najlepiej? Słuchajcie, najlepiej się czuję tutaj, bo to jest największa federacja freakfightowa w Polsce, także bardzo się cieszę, że jestem tutaj i mam zaszczyt i zarazem przyjemność walczyć w main eventie. Czy od ostatniej walki poprawił pan te swoje niedociągnięcia, które były? Tak, na 100%. Ja cały czas pracuję ciężko. Ciężko trenuję, także staram się te wszystkie niedociągnięcia poprawiać i myślę, że z każdą walką jestem teraz lepszy. A co się tak najbardziej poprawiło według pana? W czym pan się najlepiej teraz czuje? Wiesz co, no, pracowałem nad wieloma płaszczyznami, ogólnie jest postęp na wielu płaszczyznach, to wiadomo, do ideału jeszcze daleka droga, dużo pracy przede mną, ale myślę, że teraz na najbliższej walce zaprezentuję najlepszą wersję Pawła Jóźwiaka z wszystkich dotychczasowych pojedynków. Bo Boxdel też jest w sumie chyba teraz w najlepszej swojej formie. Czy nie obawia się pan jednak, że teraz może pójść bardziej po jego myśli ten pojedynek? No, walka jest walka. No, on chce wygrać, ja też chcę wygrać, także wiesz. No, on ciężko trenował, ja ciężko trenowałem, obydwoje zmieniliśmy swoje sylwetki. No zobaczymy, kto będzie lepszy teraz w tej formule, w tych okolicznościach i w tym dniu. A według pana Boxdel się zaczął zmieniać? W sensie chudnąć i... Tak, przecież mega metamorfozę, wiesz, jak ja porównuję tego Boxdela z tamtych konferencji, a teraz to tak, jak ja bym w ogóle rozmawiał z innym człowiekiem, patrzę na jego twarz i to są dwie osoby, no, jest nie do poznania. Mega no gabarytowo na pewno też się zmienił, bo jednak jak stanie się przy face-to-face... Jest go dużo mniej. Przez to jakby nie będzie on trochę słabszy? Nie zabrało mu to trochę siły? Wiesz co, no nie wiem, no to nie sparowałem z nim, dopiero to się wszystko wyjdzie w klatce, na pewno w siły będzie miał mniej, ale na pewno będzie szybszy. Ja jestem dobrze przygotowany, także myślę, że będzie dobrze. Chodzi o tą walkę, ona miała być na Fenie. Odbywa się jednak na Fejmie. I czy to jest głównie ze względów finansowych? Nie, w ogóle to nie są względy finansowe. Ja po prostu jestem teraz człowiekiem o dwóch twarzach. Jestem między dwoma światami. Tam jestem poważnym prezesem w świecie sportu. Tutaj jestem freakfighterem. To jest moje mroczne alter ego. Tutaj mogę się inaczej zachowywać, no dużo więcej sobie pozwolić. Fen ostatnio bardzo urósł sportowo. Tam jest włożone bardzo dużo ciężkiej pracy moich wspólników, mojego zespołu. Ja tego świata nie chcę teraz burzyć. Nie chcę tam wchodzić z butami do tego sportowego poukładanego świata jako freak, bo szkoda mi tego wszystkiego. Także podjąłem taką decyzję, moi wspólnicy też to zrozumieją, zarządowi Fejmu też to wszystko przypasowało i wszyscy stwierdziliśmy, że dla każdej ze stron będzie lepiej, jak ta walka odbędzie się właśnie tutaj. Ale uważa się pan za freakfightera? No trudno, żebym się nie uważał, skoro mam już stoczone 5 pojedynków freakfightowych. A nie uważam się za fightera, ale za freaka tak. Mówił też pan, że w sumie wszyscy freakowi zawodnicy biorą walki dla pieniędzy. Czyli teraz to jest trochę takie zaprzeczenie temu? Nie, no ja też to robię dla pieniędzy. No, ja to robię, to jest moja pasja, sprawia mi to przyjemność, dobrze się tutaj bawię, ale też nigdy nie ukrywam, że robię to dla kasy. No, że za darmo się nie bije. A jeżeli chodzi o te finanse, to jednak Fame zapłacił lepiej za tą walkę, czy jednak na Fenie byłyby większa garza? No, inny rodzaj deala, tak? Bo tam był deal taki powiązany, uzależniony od wielu rzeczy i tak dalej, a tutaj jest jasno określone, ja już teraz wiem, ile zarobię, ja się nie muszę martwić, ile się sprzeda, ile się nie sprzeda, tak? Że ja mam kwotę X zagwarantowaną i tyle, nie? Ale... Czyli... No, bo wszystko się zgadza, ja jestem bardzo zadowolony, także... Czyli mniej więcej ile to będzie? Nie no, dżentelmeni nie rozmawiają tutaj przed kamerami o pieniądzach. Tak? A poza kamerami? No, poza kamerami również. No. Pieniądz lubi ciszę. Okej. A w takim razie, a Boxdel, jak on miałby stawkę? Bo to można powiedzieć, wiecie, tak mniej więcej? No, nie mogę o tym mówić. To na pewno nie mogę mówić, są tajemnice kontraktowe. Na pewno problemem tutaj nie było, że Fenu nie było stać na wynagrodzenie Boxdela, bo wszystko było tak poukładane, że to było to zabezpieczone. Dla każdej ze stron, także to nie była przyczyna. Przyczyna taka rzeczywista, czemu jest ta walka tutaj, a nie na Fenie, jest taka, jak już wcześniej opisałem. A jeżeli chodzi o Fen, to jaki ma pan jakby teraz może procentowy jakby udział, jak, ile czasu pan poświęca w Fen? Wiesz co, na szczęście teraz już nie muszę tyle czasu na to poświęcać, mam wszystko tak pokładane, zespół super pracuje, także jestem teraz takim prezesem prawdziwego zdarzenia. Przyjeżdżając na galę, to przyjeżdżam na gotowe. No ja bardziej się skupiam na tym, żeby podopinać wszystkich sponsorów i tak dalej. Zajmuję się takimi rzeczami, że tak powiem,
które nie są aż tak czasochłonne, tak? Wykorzystuję swoje dobre kontakty biznesowe, czucie rynku i ja dogaduję, przyprowadzam sponsorów, a całe to wszystko to jest tak poukładane, że toczy się tak naprawdę samo i dzięki temu ja mogę się skupić na walkach freakowych, a przede wszystkim na treningach, bo bardzo poważnie podchodzę do tego i treningi zabierają mi wiele czasu. Mhm. Czyli ile pan trenuje teraz tygodniowo? Zresztą teraz robiłem po 8 jednostek w tygodniu. Mhm. A nawet więcej, 8-9, no. A kondycyjnie? Kondycyjnie jest teraz lepiej. Pamiętajmy, że nie miałem tu pełnego okresu przygotowawczego, bo to zaledwie miesiąc. Aczkolwiek jestem zadowolony, jak na taki krótki czas naprawdę zrobiłem dużo roboty, jestem dobrze przygotowany. Super, no to ja bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.